Cześć, witam was serdecznie, moi drodzy. Podczas ostatniego streama rajdowaliśmy jedną z baz. Niestety rajd się nie powiódł, ponieważ zabrakło mi materiałów. Rozwaliłem drzwi drewniane, które gość miał. Natomiast nie byłem w stanie rozwalić drzwi stalowych, które się za nimi znajdowały. Postanowiłem zatem poza nagraniem, czy też raczej poza streamem, zrobić na tyle materiałów, żeby być w stanie się tam dostać. Mam 1C4 i to powinno, myślę, wystarczyć na dostanie się do środka jego bazy, mam nadzieję. Muszę tylko trochę uważać, bo serwer jest raczej pełny. Poczekam chyba do zmroku. O ile się nie mylę, powinno już być w miarę ciemno. I podejdę tam po prostu w nocy. No, słońce chyli się ku zachodowi. Zaczekam gdzieś przy wyjściu z jaskini, aż całkiem zajdzie i wtedy wyruszę. Nie chciałbym stracić tego mojego jedynego C4, który posiadam. A materiały na nie zdobyłem, zabijając jakiegoś bambola w ogóle. To dzięki niemu mam śmieci technologiczne, których użyłem do skraftowania ładunku. Dobrze, słońce już zaszło. Wyruszam zatem. Powoli, spokojnie, żeby nie robić zbyt dużo hałasu. Nie chciałbym, żeby ktoś mnie usłyszał. Wziąłem ze sobą drzwi na wszelki wypadek, żeby je ze sobą zamknąć, jeżeli dam radę, jeżeli będzie dostęp do autorki, ale wydaje mi się, że nie ma tam dostępu do autorki, ponieważ gość zbudował taki trójkąt z tyłu, gdzie prawdopodobnie wstawił szafę i nie będę miał do niego prawdopodobnie dostępu. W razie czego mam latarkę na broni, więc mogę sobie przyświecić. W sumie C4 jest o tyle fajne, że jestem w stanie otworzyć te drzwi od razu. Czyli nie muszę jakby pierniczyć się z tymi nieszczęsnymi satchelami, prawda? Czyli i czekać na 4 eksplozje, jestem w stanie od razu te drzwi mu otworzyć. Na serwerze jest sporo ludzi, niedawno zresztą zginąłem i straciłem moje P2, więc staram się uważać. Ja zginąłem tutaj. Gość trafił mnie najpierw w klatę. Ja go trafiłem dwa razy i w sumie nawet nie słyszałem, że on mnie w klatę trafił. A potem za drugim strzałem od razu zginąłem. Co, on postawił tutaj znowu drzwi? Nie. Okej, to są te, które chcę zrajdować. Rzucam więc moje C4. Poszły. To jest ten gość, który filował na mnie z pistoletem, jak kurdys zamknięta. Co za tupek. Naprawdę skrzynki zamykać na klucz usiara. Tylko że nikt tu nie przyjdzie. Po cholera zamykać skrzynki na klucz, nie rozumiem. Dobra, poszła. Który jest dostęp do autorki? Nie ma. Szkoda. Co tu jest? Metal biorę. Druga skrzynka zamknięta, no co za typek. Dobra, spierdzielam. Przyjdę tu z powrotem, bo mam pełne już inwentory. Całkiem niezły rajd swoją drogą, jak na taki mały domek. Ktoś miał dużo rzeczy. Dobra, zrzucam wszystko byle gdzie. I lecę z powrotem, wezmę sobie tylko trochę drewna, na wszelki wypadek, tego nie potrzebuję. Pistolety też nie potrzebuję, biorę kill off.
Aż tyle drewna nie, czy nie chcę. Okej, okay, lecę. Siekierka powinna wytrzymać rozwalenie drugiej skrzynki, więc spoko. Już widzę, że się opłacało. Może w tej drugiej będą jakieś komponenty, bo gościu mieszka tuż koło przystani. Dobra, jego dom jest już w zasięgu wzroku. Nie widzę, żeby coś tam się świeciło, więc... Być może nikt tam nie podlazł, ale wolę się poskradać. I rozglądać na boki. Code log jeszcze jest, więc raczej nikogo tam nie było. Dobra. Coś tu jeszcze jest, to nic specjalnego. To już zabrałem, to już zabrałem. Druga skrzynka. Pogrzeba te skrzynki. Zamykać na zamki. Jak już ktoś ci wejdzie do domu, to już raczej nie ma różnicy, czy zamknąłeś skrzynkę na zamek, czy nie. Kurde, świta. Trzeba się uwijać. Tak, komponenty. Uuu, nieźle. Płótno. Oje. Yeah. Najważniejsze. Dobra, mam wszystko, spadam. Biegusiem. Byle tylko mi się udało schować. Na szczęście mój dom jest blisko. Udało mi się w nocy zdążyć mniej więcej. Jeszcze tylko powrót. Tu jest taka mała baza, która być może by się nadała do zrajdowania. Jest dosłownie zaraz obok mnie. Więc może ją. Może to będzie nasz cel kolejny. Zaraz zobaczymy, co z tych komponentów zebrałem, bo prawdę mówiąc, trochę się spieszyłem i nie zwracałem nawet uwagi, co biorę. Widziałem chyba komponent do karabinu. Tego semi do SMG. Sorry, widziałem jakieś do karabinu półautomatycznego, czyli tego, który ja mam teraz. I tego typu rzeczy. Nie wiem, czy były śmieci elektroniczne. Chyba były. Ale zaraz się przekonamy. Tak jest, proszę Państwa, jesteśmy w domu. Sprawdźmy zatem, co udało nam się zebrać. To jest ta pusta skrzynka, to było moje. Śmieci elektronicznych niestety nie ma. Natomiast jest 38 metalu wysokiej jakości. Te drzwi są moje. 1000 metalowych fragmentów, 386 skóry. Jakiś skrap. O, 10 rurek. To jest zarąbiście przydatne. No, rurki na pewno mi się przydadzą. Trochę mięsa. Plandeka. No i jakieś elementy zbroi. Także myślę, że rajd był udany i było warto. Dzięki wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.